Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się po wielkiej przerwie ponownie w Retropolis. A więc tak, na wstępie chciałbym powiedzieć parę słów. Pierwsza sprawa, bardzo stęskniłem się za grą. Druga sprawa, nie wiem czy mam licznik FPS-ów załączony. Tak teraz dopiero zauważam, że w ogóle nie jest obecny. I trzecia, zawiodłem się na twórcach. Nie dali wsparcia dla 4K. Ja żeby to był, wiecie, wielki problem, ale... Tak, nie ma wsparcia dla 4K. A więc dobra, mniejsza z tym, bez zbędnego przedłużania, powracamy do rozgrywki. I tak, ze względu na wielką przerwę, gram ci na zerówce, jako ten, jak tam było, generał, bo to chyba w sumie najłatwiejsza postać. I chciałbym spróbować zrobić achievement za przejście gry bez używania dystansowców, zobaczymy jak to wyjdzie. Oraz, co może być zabójcze. Powiem się bardziej. Tak. Dobra, mniejsza z tym. Chciałbym właśnie spróbować wybrzeża. A więc nie będę więcej marudził. Zapraszam na przygodę, w której to właśnie po raz kolejny widzimy się z generałem. Jak pamiętam, chyba w sumie postacią, którą pierwszy raz ukończyłem Retropolis na serii. I ogólnie najczęściej udawało mi się nim odnosić sukcesy. Dobra. A co my tu mamy? Tak, tak. Pracowanie. Tak, to, tak, tak. Trochę się chyba zmieniło, chociaż szczerze nie powiem do końca jak. A wydaje mi się, że jest trochę inaczej, pomijając to, że oczywiście mam niższą jakość wszystkiego, przez to, że to jest upscaling tego. No, Full HD do 4K, z którego korzystam. A nie, ser teraz się nie opłaca. Kolejny tarczowy milicjant. Polowanie. Fajnie byłoby zarzucić, ale... No póki co, to będzie marnowanie tylko naszych 10 monet. Kiedy jeszcze nie wiemy, z tej strony nadchodzi wróg, dobra. Tak, tak, tak. I może uda się akurat zdobyć kolejny raz... Nie. Ale dobra, za to podwójne polowanie chyba zarzucę. Powinienem zdążyć chociaż. To nie było to najmądrzejsze rozegranie. No cóż. Błędy! Da się w sumie wytłumaczyć chociażby tym, że jak mówię, no, dawno nie zaglądałem do szczurów, więc co? Nie umiem, nie pamiętam ich w ogóle. I to jest tak, usuń kartę. Zdobyć złoto albo dom. A wiecie co? Żeby mnie nie kusiło, usunę kartę, nie jest to może najmądrzejsza opcja oczywiście, jestem tego świadom. Tym samym chyba zmniejszyłem sobie trochę populację. Aż to znaczy, jaką miał moc generał sam w sobie. Ale tak, tak. Niech będzie w ten sposób. Zobaczymy, co kupiec oferuje przynajmniej. A zdobyć... nie. Baraki. Powiem wam szczerze, to trzeba brać czym prędzej. To jest potężna karta. Tym jeszcze bym pomyślał. Mur. Trochę za wcześnie na to. Wieża, tak. I za połowę ceny jednostka. Idealnie. Po prostu nieśmiertelny. To jest super karta. Mamy, moim zdaniem, bardzo solidny start, więc ta. I dobrze, z tej strony postawimy wieżyczkę, od razu mówię. Z tej będziemy trzymać wojsko. I w ten sposób jesteśmy w stanie przeżyć dużą część początkowej fazy. Oczywiście baraki, czym prędzej, tym lepiej. No i nieśmiertelnego też by się przydało postawić. Patrząc na to, jaki on jest potężny i w ogóle. Ale tak, póki co. Tak, tak. Zobaczymy, czy coś uda się zrobić. Baraki już są. I na całe szczęście chyba żaden tarczowy nam nie zginął. Okej, chałupa, usunę kartę złoto. Oczywiście, że chałupa tym razem. I oczywiście dobraliśmy chałupę. Nieźle. W sumie nie będę ukrywał, trochę stęskniłem się tak prawdziwie po prostu za tym spokojnym, zrelaksowanym, można wręcz powiedzieć, podejściem do grania w szczury, gdzie... No tak naprawdę tutaj... Muszę być czujny, ale mogę sobie spokojnie gadać, obserwować. Dobra, mniejsza z tym. Tak. I... Okej. Okay. Będą bronić mury czasami. I... O! Dobra, jest upadłe miasteczko, czyli wygląda na to, że ostatnio udało mi się przetrwać trochę dłużej. Co tu mamy? Gniew. Następne 5 sekund ataku dla
Okej, okay, finalnie to nie i gladiator, no. No, oczywiście, że tak. I teraz ta perła. Usuń albo zdobądź kartę. Zdobądź. Nic fajnego, perła. Nieśmiertelnego, czyli my jeszcze tańszą. I swoją drogą, tak jeszcze na wstępie. Jednego tutaj, jedno tak, żeby po prostu było dobrze. I teraz mamy już 100% gwarancję, że nie ma co się martwić. Ja w sumie mógłbym gladiatorów za darmo zrobić już teraz. Dobra, najpierw wiecie co, nieśmiertelnych. Ogarnijmy, później będzie można gladiatorami się bawić. Okej. No, tu mam nieśmiertelnego, powiem szczerze, że dostawię jeszcze później może jednego czy dwóch jakichś sojuszników, będzie dobrze. I tak, baraki dostępne. No, zanim to jeszcze dostawię, tak. No niestety, nie udało się nic szczególnego osiągnąć. Jeszcze kolejny nieśmiertelny, a... Dwóch w sumie na pewno sobie poradzi już tak bezproblemowo. Dobra, dla świętego spokoju jeszcze tak zrobię. I dobra, nadchodzą, więc polowanie. I co? Serek. Kolejne polowanie, serek. Tam w sumie nie, pierwszy nie był serek, tylko grancarstwo, no ale wiadomo o co chodzi. Dobra, oni sobie radzą, jak widać. Mury nadal padają i... Powiem przywódcy za połowę złota. Kondolencje czy usuwanie kart złoto. Nie wiem czy to jest sensowne. Czy powinien to robić. Ale niech będzie w ten sposób. Dom, karta jakaś fajna jest. Nie. 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 To znaczy tylko jedno. Chałupa albo błogosławieństwo, ale wizja prawie darmowych tamtych, no jest zbyt silna, żebym od tak ją porzucił. Więc tak, nieśmiertelni za 10. Niech będą. Powiem wam szczerze, nawet już aż tak bardzo nie chcę ich z tych 10 monet zbijać. No mówiąc szczerze, trochę by to trwało, a tak to przynajmniej. Co to chciałem? A tak, dobra. Po prostu wiecie, jak to tak zrobimy, to już będzie spokój przynajmniej przez jakiś czas. I w ogóle, o, to jest fajne, to też fajne, dobra. A zanim ich ewentualnie mielibyśmy ulepszyć, to i tak pewnie dużo czasu mnie, więc tak. Zostawimy jak jest. Jednego tu. Dobra, może możecie puszczać te. I mur. Pora poszerzyć granicę. Okej. Okay. Trzy domy albo dom okrążce. Okrążce jest moim zdaniem bardzo dobrym wyborem. Więc oczywiście z tego też powodu jego wybiorę. Teraz najgorsze, muszę czekać po prostu, aż się zwolni jedno miejsce wśród szczurów. No szczerze mówiąc, prędzej niż zwolni miejsce, to po prostu zaraz chałupy jakieś do kupy dostawię. Będzie spokój. Bo szybko tego napraw wierzę. Dobra. Darmowy gladiator się kłania, ale nie, nie. Potrzebujemy więcej chałup. Już teraz definitywnie. Po na tym, co mamy obecnie, to za daleko nie zajdę. I pojedynczy chłop podaje 3. Dobra. Tamta strona też już jest już w pełni bezpieczna, nie ma czym się przejmować. Na obecny moment. Bo niestety za chwilę będą nadciągać już fale bardziej skomplikowane i niebezpieczne. Ale tak, póki coś tym nie przejmujmy. Nie ukrywam nawet, nie sądzę, bym miał odnieść wielki sukces od tak za pierwszym razem, bo mówiąc szczerze, bardzo długiej przerwie. Więc i opcji do wyselekcjonowania kart, legendarna karta, jakieś coś fajnego. O! Niebezpieczne, ale biorę. Szczerze. Po prostu... Moim zdaniem warto będzie. I tak, szczurze tarcze. Jednego tutaj na wszelki wypadek po prostu postawię, wiecie. Nawet dla świętego spokoju, żebym potem nie płakał, że o nie. Co ja zrobiłem, nie mam teraz tu w ogóle wsparcia. A oni sobie nie do końca radzą czy coś, wiecie. No wiecie, takie tam mordzenie.
Dobra, reszta szczurzych tarcz idzie tutaj. I tak, wiem, że jestem pod kreką, nie musisz mówić. Powiem szczerze, że ciekawa opcja, ale misje nie. Poziom dowódcy stabilne, wzmocnienie jeszcze lepsze wszystkich moich jednostek. Zawsze. Po prostu zawsze. Póki co, no naprawdę skupmy się na tym, żeby tutaj nie pójść. Niestety obawiam się, że jednak pojedyncza wieżyczka może być za słaba i co się ulepszyło? Ser. Jakby nie było żadnych innych możliwych opcji na sensowne ulepszenia. Ale nie, musiał paść na ser. Dobra, no przynajmniej z dobrej strony mogę teraz perłą pomału, jak to się nazywa, no wprowadzać do tego, że te, czy błogosławieństwo, ale ja to mówię perła. Wiecie, że po prostu jeszcze planczę, no, że spotkanie będzie tańsze, dzięki czemu będę miał bardzo łatwo, jak to się nazywa, no bardzo łatwo będę miał z tym, żeby ulepszyć wszystkie karty w talii. Dobra, przyspieszenie. Może być ryzykowne, ale niech będzie. Cześć, kupiec. Czy masz coś ciekawego? Myśliwy. Nie, on jest dystansowcem, więc odpada. Sklep główniczy. Też wezmę. Na pewno się przyda? No i Lancier. Jeździec skaczki, mój ulubieniec. Więc dobra, jego bierzemy. Niebezpieczeństwo. Nie wiem, jak działa ulepszone niebezpieczeństwo do końca. Pojawia się plus jeden. A, chyba ma jakieś błędne tłumaczenie na polski, bo widzę, że to bossów przypomnę. No to aż tak chętnie nie będę z tego korzystał. Chociaż, nie ukrywajmy, i tak będę zmuszony, żeby nie mieć talii zapchanej tylko tym. Dobra. Mniejsza z tym, kolejne błogosławieństwo albo coś, no. Skepcje wydają się super, ale jednak błogosławieństwo. Dobra, nie będzie lewa i... Nie wiem, co straciłem nawet. Tego co widzę, to chyba to... Straciłem ser. Dobra, powiem wam szczerze, już się trochę bałem, że to będzie jakaś strata taka olbrzymia. Rzędu takiego, że no... Za dużo tego, że... Ale ogólnie rzędu... Typu, utraciłeś właśnie swojego ulubionego, nieśmiertelnego czy coś. Na szczęście, no się... pomyliłem. I tak, spotkanie jeszcze tańsze. No, 15 już wydaje się sensowna. W sumie... Ciekawe co by było, gdybym ulepszył spotkanie. No szczerze, o tym nie pomyślałem. No dobra. Oczywiście, że ser. Co innego mogło być niż ser, jeśli ser był jedną z opcji? Po prostu niemożliwe, ale, jednak, dobra. No, misja tarczowa, ulepszenie, tak, to, to. Teraz najgorsze, niestety, niebezpieczeństwo. Ale jestem i tak skłonny wypuścić, bo jest mniej. Teraz tak, następna opcja to była jednostka ulepszona po zagraniu 7 kart. Nie. Plus 2 do ataku dla wszystkich, albo złoto. No, plus 2 do ataku dla wszystkich wystawionych. Powiem wam szczerze, nie widzę innej opcji. Zaraz korupcja, ubezpieczenie. Wydatki też jest na plus 20 zł za każdą, aktualnie 80 zł. Nie wiem, ale dobra. Błogosławieństwo, tak na wszelki wielki. Przetasowanie, błogosławieństwo. I tym razem wszystko jest w miarę tanio. A oprócz Lanciera, więc... Ktoś się chyba ulepszył, nie jestem pewien. Chyba Lancier tutaj. Wiecie, dla świętego spokoju, jak już powtarzam po raz kolejny. I tak, mamy legionista. Czyli szczura najwyższego poziomu. Jeśli chodzi o tych wojskowych. Jest dobrze. Jest dobrze moim zdaniem, bardzo. I szczura tarcza się ulepszyła. Nie wiem, co to oznacza, ale... Tam milicja tarcza, ale okej. Mam nadzieję, że to coś powoduje, że będzie dawać właśnie ulepszone jednostki z siebie tak po prostu, bo jeśli nie, no to mamy delikatny dylemat. Dobra. A jak tutaj z tym? 20 sekund, okej. Tutaj nie ma co się przejmować.
z tej strony trochę bardziej? Ja, powiedzmy, że tutaj już dam. I wszyscy dostali pancerz? Nie, dobra, to jest atak. Chociaż może pancerz też, nie jestem pewien. Dobra, ulepszanie. Ekspansja albo legendarna karta. Zobaczymy najpierw legendarne karty. Fajne. To jest super, ale nie mamy jak leczyć, więc jeszcze nie. Kolejne spotkanie nie. To może być dobre, ale zobaczymy, jak spotkanie ulepszone. Dwie losowe karty. Nie będziemy mieli chyba aż takiej dużej talii, żeby to się opłacało. Ale okej, warto wiedzieć. Tutaj dwa zdobyczy. Cena nie jest jakaś wysoka. Więc dobra. Można ulepszyć, ale nadal nie uważam, że to był dobry wybór. Dobra, ekspansja terytorium. Najwyższa pora. Tym razem najwyższa pora i nie ma co ukrywać. Musimy to zrobić. Po prostu bez tego to padniemy. I sądząc po tym, ile mam wolnego, to prawdopodobnie dużo mam nowo przybyłych legionistów. A, dobra. Jednego tutaj. I pomału tutaj też trzeba. I teraz co my tu mamy całkowicie? No medycy! Medycy jeszcze zbrojownia, no... I to się nazywa dobre rozdanie. Nie wiem, czy to jest fart, czy jakaś łaska szczurzych bogów, czy czego. Nie mnie to oceniać. Ale ta, cokolwiek by to było, nie było. Widać, że... Tak, znowu to samo. Ta, więc teraz powtórzę bez używania słowa, którego nadużywam zbyt mocno. Nieważne, co by to było, widać przychylność po prostu gry dzisiaj. Dobra. Chociaż też może być kwestia tego właśnie, jako iż wybrałem najniższy poziom trudności. Tak. A generał na najniższym radzi sobie w miarę stabilnie. I tak, więc no. Dobra. Perła, ulepszenie karty dom. Znaczy, nie ulepszenie, tylko nowa karta. Okej. Pierwsza pomoc. Szczerze, pierwsza pomoc. Nie wyobrażam sobie po prostu rozgrywki bez tych kart, które będą szybko leczyć wszystkich. I... Pieniądze się skończyły. Normalnie nie wierzę w to, co się stanęło. No, pieniądze się skończyły. Tak, tak, żeby było dobrze. Tutaj też, tak. I zaraz pora wielki oddział gladiatorów wystawiać, po prostu patrząc na to, że mamy medyków. Naprawdę, nie będzie czym się przejmować, jak będzie dużo medyków. To po prostu gladiatorzy będą tylko sobie łonąć te punkty życia za darmo i się cieszyć tym, że żyją. Ja znowu użyłem tego słowa, dobra, mniejsza. Milicja Buzdgan. Trochę za późno na to. Chociaż z drugiej strony to jest naprawdę ciekawe. O, będę miał może problemy przez to, ale co mnie tam? Niech się dzieje, co się ma dziać, tyle. A, cześć. Giermek. Oczywiście, że chcę Giermka, no. Powiem ci szczerze, gro, powinnaś się wstydzić, że mnie jeszcze pytasz. To powinno być automatycznie, dostajesz kartę Giermek. I tyle. Dobra, dobra. Przygotowany. Ale aż tak szybko bossów nie chciałbym jednak wystawiać tym razem. Muszę po prostu zostać na najniższym jakby tempie, chociaż pieniędzy nie ma, to i tak pewnie nic nie wystawię. Dobra. Trudno by do tego żałował, ale niech się dzieje, co się ma dziać. Baraki. Okej, baraki to był kiepski wybór. Okej, szybko naprawa. W ogóle dziwna sprawa z tym. Tylko pani ciągle od jednej strony. Clown? Nie, nie i... To jest super. Naprawdę super tylko. Okej, no... Nie, no... Nie, nie. Okej. Będę się wkurzał, jeśli nagle zdecyduję się zaatakować od drugiej strony. A to już jest przesada.
idźcie po prostu na jedną stronę, cieszcie się byciem wielką jedną szczurą rodzinną armią czy coś. A ja powoli chyba zacznę krykować drugą stronę od nowa czy coś. Ważenie. Ważenie, fajna sprawa. Na prawo też. Dobra, tanie jest, bierę. Bo za szczurów brakuje, no. Jakoś to przeżyjemy. Niebezpieczeństwo? Nie. Nawet z mojego farta rzuciłoby się tu. Tak więc ja pasuję. I tak. Dotarła armia. Tak więc jest dobrze. Dostałem expy, chociaż jeszcze nawet nic nie zrobili. Ale dobra, system dodawania expów przynajmniej został trochę, moim zdaniem, doskonalony, patrząc na to, jak kojarzę dawnych aspektów. Po prostu, no, dosłownie mówiąc, tylko ten, kto zadał ostateczne uderzenie, dostał expa. Ten cieszy się jeden punkt, więc tak, niewiele to wspierało i... Zdobyć plus 50 połowy złoto, dwa ataku dla wszystkich aktualnie wystawionych jednostek, zdobądź kartę buntu. Karta buntu nie jest niczym przyjemnym. Ale no, muszę wybrać. O, i się zaczyna. Dobra. Dobra, kaczy jeźdźcy. Idźcie. Chociaż ty jeden tutaj zostań. Ty tam. Dobra, do tego to. I okej, okay, będzie taki mini oddział, który tam wyślemy. Ale wiedziałem, tylko ich tam prześlę i zaraz będziesz... powrót kłopotów, że tak to nazwę. Tutaj jest ich 12, tutaj wysyłam nie wiem ilu, ale zdecydowanie za mało. I tak, przetasowanie. I szybko muszę dostawić, co się tylko da. Licząc na to, że nie będzie to decyzja samobójcza. A dobra, z tego co widzę, jakoś sobie poradzili. Potrzebuję teraz co prawda medyków, to mocno. Ale poradzili sobie, więc tak, chwała im za to. Wsparcie, brama celników. Nie, fajne rzeczy, ale nie. Ja tu potrzebuję konkretów, a nie jakiś głupot tego typu. O. Czy jest coś, co tak naprawdę dużo kosztuje i przydałoby się stanić? No oczywiście są oni. Nadal. Tutaj... A, szczerze mówiąc... A! Okej. Okay. Oczywiście. Znowu nakładka z tym, będzie mi pokazywało, kto w co gra. Mniejsza z tym. Może to potem naprawiać, coś też. Nie chce mi się. Więc tak, w tym momencie powiem szczerze, jeśli mamy coś... Tanić, to chyba najlepszą wyborem będą medycy. Też niekoniecznie, potrzebuję też tańszych metod na zarabianie. Nie mam niczego na zarabianie, dobra, tańsze, droższe, bez znaczenia. Pora medyków uczynić prawie darmowymi. Mam przynajmniej jednego z medyków. Okej, mam nadzieję, że ty... Mam nadzieję, jakoby ta armia miała starczyć i w ogóle może nie będę się aż tak męczył z wysławianiem. To ja mam nadzieję, że wystarczy. Powód gdzieś do naprawy. O, tutaj do naprawy. Nieśmiertelny, no niestety nie mam szczurów wolnych. Medyk nie mam szczurów wolnych. Ja. Definitywnie trzeba mocno podbudować system. Domownictwa. Dwóch medyków mam, czy trzech? Trzech, dobra. To może nie będzie coś tak wymagające, w czym wymagane. Tutaj jeden medyk tutaj dostawię. Na wszelki wielki, tak. Oczywiście. Musiał przyjść boss od armat. Po prostu nie dało się inaczej. No, no dzięki. Spokojnie. Trochę to trochę... Jedyne co tu niepokojące jest to, że wiecie, oni tak wybiegają. Może tutaj będzie coś dobrego. Dobra, no... Jeśli tyle razy mi to proponują... Chyba w końcu czas to zaakceptować. No i to jest tak.
Złoto za motyle, no super, tylko złoto jest teraz moim najmniejszym problemem. Cześć kupiec. Czy jest tutaj coś istotnego? Wezwań do broni, nie. Nie. Nie wiem, czy jest cokolwiek. Zobaczymy z tym. To będzie zdecydowanie dobry wybór. Niestety z szczurami tak jest problem, że prawie wolnych nie mam. Jeśli chodzi jeszcze o inne rzeczy, może to nie jest najlepsza decyzja, ale... Chociaż nie wiem, czy jest sens. Dobra, to jeszcze wezmę na wszelki wielki, bo będą sytuacje, kiedy będę jeszcze płakał, że tego nie brałem. Dobra. Szybkie przetasowanko. Gromadzenie, tak. Spotkanie, co mi ulepszyło medyka, dobra. Bo dodał zagrożenie, które... Ja nie będę żałował, że w ogóle zaistniało, ale tak. Zarzucamy to. Zarzucamy to. I... się zaczynają beczki. No... Pamiętałem, że coś jest nie tak z tą planszą, ale zapomniałem, że to były bezpośrednie beczki. Dobra. W takim wypadku wiem, co zrobić. Legionistów tu po prostu po jednym, po dwóch postawić. I tak, tacy legioniści będą tu starć. Trzeba starczyć w sumie, nawet można powiedzieć. I tak, będą starczyć, będą też bronić wszystkiego. Być można się cieszyć, kowal nie jest konieczny, to by się przydało, ale nie aż tak bardzo, nie. Mocne karty, nie. Zdecydowanie to jest lepsze. I dobra. To jest 100 złota, minigierka, dobra, stop. Ulepszenie karty. Dobra. Jak chcecie, żebym ulepszał, to proszę bardzo. Zacznijmy od... Zrobimy mi poziom drugiego super, a tutaj... Wstrzymak z życia, nie wiem, no... Jakoś tak nie czuję, żeby cośkolwiek to było na tyle cennego, więc niech będzie poszukiwany, poziom drugi. Dobra, 5 zostało. Darmowa milicja. Muszę tylko pilnować, żeby nie postawić nigdzie milicji. Czy niczej. Jeśli jakąkolwiek jedną jednostkę dystansową postawię, to cały mój challenge dzisiejszy pójdzie na marne. Dobra. Tutaj on. I niestety już nie mam wolnych szczurów przez milicję. Ale to najistotniejsze jest to, że mam w ogóle kogokolwiek, kto będzie bronił beczek. I zaryzykuję jeszcze z tym. Może akurat spadnie gdzieś beczko czy coś. Ja. Chciałem bardziej tylko bossa beczkę, ale to też może być. Ta. Sklep główniczy. Ta. Może ktoś ulepszy. Oczywiście, że się nie ulepszył jeszcze na dodatek. Okej, dobra. Ginie mi ich dużo, tylko nie wiem gdzie. Raczej tam niestety. I dobra. Nie rozumiem, czemu oni tak wychodzą naprzód w ogóle. Dobra, jakaś dobra karta w ogóle tutaj jest. Domek. I tak mogę wziąć domek, więc wezmę w ten sposób. Zboże, do widzenia, nie chcecie. Lansiera na wszelki wielki. Milicja tarcza tutaj, bo tu zostało 8, tu mamy 11, tak. Przetasowani za złoto, bo w sumie nie chcę się czekać. Milicja buzdygam, tak. Mury gdzieś uszkodzone. O dziwo nie, więc no, w sumie dobrze. Dobra, dobra. Wszystko póki co jest w porządku. Tylko dom nie chce przyjść. Chociaż byłby, nie ukrywając, bardzo potrzebny. Ale jak na złość, no, nie występuje. A, czyli tak to działa. Dobra, powiem szczerze, obstawiam trochę inaczej. Chociaż tak nie jest najgorzej. No, nie wierzę, ta armia jest po prostu nierozsądna co najmniej. Jest sytuacja, w której widać, że może zginąć. Nie, ten tak będzie się pchał. Okej, okay, ja rozumiem, że nie mogli zbyt mądrego tej sztucznej inteligencji zrobić. Ale jednak, tak trochę tak boli, nawet mocno boli. Jak się widzi po prostu w jakim stanie myślowym jest to wszystko. Dobra, mniejsza. O, i skupiec, super.
Czy ma coś dobrego? O nie, nie wydaje mi się, żeby to było cokolwiek sensownego, ewentualnie ich w końcu wykupię, bo tak pojawiali się i pojawiali i pojawiali, że... Nie. W końcu musi nastać ten moment. Super, zboże ulepszone, co? Mam 4 medyków. W sumie dobra, nieważne ile mają medyków i tak przecież nie będą z nich korzystać podczas walki, więc co? Okej. Jakieś wydarzenie? Więc jedzą do ataku dla wszystkich, tak co połowa złota. No połowa złota nie boli aż tak bardzo. I tak, ten medyk jest bardzo drogi, w sensie ulepszony, wiecie. I może w sumie to byłoby najlepsza opcją, żeby wiecie, też był tańszy. Później ich trzeba też będzie doprowadzić do pionu, bo z takim kosztem, jaki obecnie posiadałem, co raczej zbyt prędko w mojej armii są nie znajdą. Dobra, jeden lancer tutaj. Dużo tarczy tutaj, poszukiwany. To może będę najgłupszy, co robię. To akurat też jest mądrze, że odpaliłem to teraz i potem będzie spokój z tym za chwilę. Dobra. Zaliczone. Ta naprawa nie jest potrzebna nadal. Leczenie nie jest chyba potrzebne, więc tak. Nie mógłbym się lepiej szykować. Chociaż wątpię, żeby mi się udało do końca. Chociaż dobra, dobra. Gdyby ktokolwiek się ulepszył, by się może udało, a tak to nie. Dobra. 40 zł to też może być, piechotą mi chodzi. I niech będzie, że zarzucę to. Nie wiem, czy to jest sensowne. Czy powinien z tego korzystać aż tak, czy nie. Ale na wszelki wielki to postawię, co? No i naprawianie budynków, po prostu moja ulubiona czynność. Mam nadzieję, że ktokolwiek tam z tego skorzystał. Jeśli nie, no to trudno. A gladiator, tak. Ktoś mi mówi, że ty... Wszyscy poginęli. O, już jest trochę bardziej niepokojące. Dobra, dużo milicji. To jest darmowe, więc nie jest może najlepsze. No i tak, dostawię. Przynajmniej dużo mi na tym kasy nie zejdzie. I w sumie pewnie sensowną opcją byłoby też ich wysłać z powrotem do boju. Dobra, idźcie. Będę tego pewnie żałował, ale idźcie. Niestety strasznie nieumiejętnie to dzisiaj wychodzi. Mam co poradzić. Okej, przynajmniej on się ulepszył. W sumie powinien powiedzieć, chyba że zdążył się ulepszyć. No i tyle by było. Powinien mi tu chyba od początku wysłać. Trudno już się mówi. Przepadło. Ale i tak, moim zdaniem, pomijając fakt, że to w sobie nie było nic trudnego, patrząc właśnie na dobór postaci, poziom trudności w ogóle, pomijając takie aspekty, to tak jestem zadowolony z wyniku. Ale 21, inaczej mówiąc, jestem dosłownie na trzeciej części, tak mówiąc dokładnie. Jego. Po prostu ostatni rozdział przed finalnym bossem. Dobra, niech będzie to. I tak to wielkie różnice mi nie robi, patrząc na stan, w którym znajduje się miasto. Oczywiście, że to bym wziął, jeśli już. Co? Tam. I przetrwałem. Wow. Przetrwałem z rozwalonym wszystkim. To i tak sukces. Na swój sposób. Dobra. Pieniędzów mało. Nie, nie będę lepszą pierwszej pomocy. Coś ty. Gro. Na początku muszę swoje wszystkie jednostki doprowadzić do sensownego kosztu. No i naprawić coś da, zanim będę mógł cokolwiek dalej myśleć. W sumie zapominam o klikaniu w te motylki. Gdybym nie zapomniał, to by było dużo lepiej pod tym względem. I też nie ukrywam, prawdopodobnie błąd zrobiłem nie inwestując w tą całą stację.
No. Przeciwpożarową. Może gdybym to zrobił, to by było teraz znacznie łatwiej. Ze wszystkim. Dobra. Dobra. Kolejna rzecz ogarnięta. I naprawdę, o dziwo się jakoś to wszystko udało ogarnąć. Tylko nie wiem na jak długo. No, ale najważniejsze, że jakoś dało radę. A! Czasem będą puszczać takie kraby, które nadal się przedostają za mury. Super. Po prostu super. Jeszcze przez takiego kraba pojedynczego przegram. A dobra, jest gladiator. Jest gladiator, to... No, jest to równoznaczne w sumie z tym, że no... Że udało się. Więc okej, okay, pojedyncze jednostka zawsze będzie musiała tam stać. O. Będę tego żałował pewnie, ale... Wezmę. Nawet jeśli to tylko dla samych mieszczurów. I tak, idzie bossu już. Szybko, strasznie. Jaki mój gust. No, ale co zrobić? Dobra. Handlarz nic chyba dobrego poza tym nie miał, nie? Więc tak. Tutaj nie mam nikogo, kto by jeszcze pilnował. Teraz to bez różnicy. W ogóle tam z tamtej strony nie ma żadnej obrony. A tu, co tutaj był? Milicja starczą. Tam. On tam. Mhm. Milicja z Bezdega na pewno drugi, no, też tu. Zapominam o używaniu mocy, oczywiście. No to syrena. Powiem szczerze, nie pamiętam do końca jak działała. Jedno co mogę powiedzieć to to, że definitywnie nie było to nic dobrego. Tak samo jak definitywnie nie mamy pieniędzy na nic. Więc... no, to chyba byłoby na tyle. A no tak, usypiła sobie całą moją armię, to tak, po prostu, bo ona chce. On stoi i nic nie robi, no proszę cię, gro. Ktoś mi mówi, że naprawdę może być koniec. W szczególności się ona będzie sobie tak stała i dzigała kogo chce, jak chce, a nie będę mogła tego dawać. Jak mam te gotówki, to mogę ulepszyć. Przynajmniej raz to. Mhm. Tak łatwo to nie padną. Nie ma mowy. Tutaj jeszcze jednego lansiera. No i niestety tamta strona będzie musiała sobie poradzić tutaj. Jestem zmuszony po prostu pozostawić. Mam 500 złota. A nie mogę już przekraczać swojego terytorium. Nie, straż, definitywnie straż. Taka. Legendarna karta ulepszenia terytorium. O, mroczny rycerz. Potężny, tylko wiecie co, no. Nie, to już zbyt ryzykowne. Niech będzie tutaj. Taka opcja. Mury bym postawił prędzej... Prędzej tu, szczerze. Tam mają jakąkolwiek obronę, że tak nazwę. Nawet w postaci tej nie najlepszej, ale zawsze fortecy, którą nie do końca ogarniam jak działało, dlatego błędnie postawiłem. Ale dobra, jakoś damy radę, musimy. Mury nadal nie są bronne. No szkoda. Okej, okay, teraz co tutaj, żeby tutaj mieli tak ogarnięte. I będę mógł spokojniej zająć się przygotowaniem tej strony znowu tym razem. No, i nareszcie. Pierwszy raz udało się użyć sensem. Bo nie wiem, co tam się stało, ale... Tak, cała obrona tu padła. Za dobrze, co to nie wygląda. A na to już tylko oni są. A no i ich ataki, powiedzmy sobie szczerze, do najlepszego źródła obrony nie należą. Ale tak, on. Tak, 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 tak.
Już na obie strony, oczywiście. To było za łatwe, jak na jedną szli. Nawet skrzynię skarbów daje. Muszę złoto brać. Nie wiem, czy to nie jest wielki błąd, ale tak, złoto. Bez niego niestety prawdopodobnie nic nie osiągnę. A tu jeszcze większa głupota, bo nawet nie przestawiłem armii, no cóż. Cóż. Niestety. Jestem zbyt rozkojarzony jak na porządne granie. Więc tak, prawdopodobnie wynik już znam. Czy go chce, czy nie. No i oni stoją oczywiście, nie. Super po prostu. Niech giną medycy, my będziemy stać. Tak. Idealna postawa po prostu. Polecam. Niestety. Strasznie dużo mam takich śmieciowych kart, które powinienem już, szczerze mówiąc, dawno usunąć. I nie dość, że to jeszcze armia, która stoi. Zamiast atakować jakkolwiek. No nic nie zrobię. A mimo to i tak jestem zadowolony z wyniku. W sumie. Tak wysoka fala na... W sumie chyba najtrudniejszym można by odpowiedzieć miejscu. Skoro de facto to... Jest to jedyna plansza, na której nigdy... Zresztą nigdy dosłownie nie udało mi się ukończyć nikim. Ale dobra. Porażka. Mimo to i tak jestem zadowolony z wyniku, bo proszę dużo punktów. No niestety na najniższym, ale i tak. Jakoś unlocki mamy. I co to konkretnie? Następny zakon poprosi wzrost wszystkich jednostek sojuszniczych o 100%. Okej, czyli to jest fajne, bo szybciej będziemy mogli levelować. Jak to się nazywa? Levelować właśnie wszystkie swoje jednostki. Super. Następny 15 sekund plus 4 złote za każdy wzrost. To, wiecie, jak dużo się szykuje tak nagle. Wiecie, żeby awansować, to fajne, ale pozycja ma. Usuwa 3 szczurów z najniższym zdrowiem z wolnej grupy plus 3 dla za każdą usuniętą. Wiecie co, to też nie jest najgorsze, ale nie sądzę, by to było dobre. Natomiast on, no super. Moim zdaniem super. Ale dobra, tak czy jak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo ja jestem bardzo zadowolony z powrotu do szczurków i powiem wam szczerze, prawdopodobnie przez jakiś czas, jako że szykuje mi się dosyć długi wyjazd, będę musiał po prostu sobie ponagrywać na zapas, tylko że po prostu chcę mi się grać w szczury, to musicie uwierzyć mi. Nie robię tego dlatego, że chcę, że dobra, już się plączę. Po prostu... Dobra, już starczy. Po prostu przez najbliższy czas spodziewajcie się, że będą odcinki ze szczurku, bo bardzo mi się chce grać, a muszę nagrać dużo. Więc ciężko będzie mi się zmusić do gier, które aż takiej wielkiej przyjemności mnie spełniają. No dobra, to było na tyle, dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia. Już w następnym odcinku. No i trzymajcie się, hej hej. I w ogóle, pa.